wtorek, dziś w Telefaktach. Ekologiczna edukacja w Staszowie. Konkurs języka angielskiego w Ostrowcu. Sukces pływaków w Polsce. Witam, Karolina Kamińska, rozpoczynamy serwis informacyjny. Spotkanie mające na celu przybliżenie zasad funkcjonowania Zakładu Gospodarowania Odpadami w Rzędowie zorganizowane zostało w Staszowskim Magistracie. Podczas prelekcji przedstawiono sposób, w jaki odpady będą zagospodarowane. Informacje na temat zakładu mają poprzedzić jego otwarcie, a to już niebawem. Prezentacja dotycząca funkcjonowania Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie miała przybliżyć mieszkańcom miasta, na czym polegać będzie już niebawem działalność zakładu. Do otwarcia pozostało jeszcze trochę czasu, jednak już teraz należy przygotować mieszkańców do jeszcze lepszego segregowania odpadów. Skończyła się budowa, o, to trzeba jasno powiedzieć. W tej chwili jesteśmy na etapie wszystkich procedur administracyjnych pozwalających nam oficjalnie i w sposób prawidłowy działać zgodnie z prawem. A to troszkę potrwa. Podczas spotkania mieszkańcy mogli zdobyć cenne informacje, które będą pomocne, gdy zakład zostanie już uruchomiony. Niestety problem odpadów nie zainteresował staszowian. Nie było chętnych, aby o Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi czegoś się dowiedzieć. Przede wszystkim edukacji ekologicznej, to znaczy tego tak naprawdę, jak prawidłowo postępować z odpadami i w którym miejscu jest rola naszego zakładu, żeby rzeczywiście ta gospodarka wyglądała prawidłowo i tak, jak powinna wyglądać. Paweł Łodej, członek zarządu Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi, przekonuje, że uruchomienie obiektu wiązać się będzie z dużymi zmianami, nie tylko dla regionu, ale też dla samych mieszkańców. Nowoczesny obiekt będzie miał wiele możliwości, aby je jednak w pełni wykorzystać, konieczny będzie podział surowców wtórnych już u źródła. Musimy się do tego wszyscy, że tak powiem, przygotować i musimy pracować razem nad tym, żeby ten proces segregacji odpadów, przygotowania odpadów potem do późniejszego przetwarzania był jak najlepszy, jak najbardziej prawidłowy. Z jednej strony nie wiążący się z tym, żeby ludzie mieli dodatkowe obowiązki, a z drugiej strony, żeby był po prostu racjonalny i jak najmniej kosztowny. Działania mające na celu uruchomienie zakładu będą jeszcze trwać. Obecnie niezbędne jest uzyskanie pozwoleń i certyfikatów dopuszczających zakład do użytku. W tej chwili trwają prace nad tym, aby uzyskać zintegrowane pozwolenie zarówno na zakład, jak i na składowisko. I później, jak otrzymamy te pozwolenia, wystąpimy o wpisanie na listę regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, a to jest kwestia uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, więc no, to trochę jeszcze potrwa. Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie współtworzy ponad 20 samorządów. Wśród nich jest gmina Staszów. Po uruchomieniu będzie to jeden z najnowocześniejszych zakładów w naszym województwie. Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje osoby bezrobotne, iż w dniu 10 kwietnia bieżącego roku odbędzie się grupowa informacja zawodowa na temat Agencji Pracy Tymczasowej, zasady działania oraz współpracy. Spotkanie poprowadzą konsultanci firmy zewnętrznej, a zakres tematyczny zajęć obejmie między innymi zasady współpracy z Agencją Pracy Tymczasowej, korzyści ze współpracy, CV, forma, cele. Powiatowy Urząd Pracy serdecznie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane. 69 uczestników z 5 szkół ponadgimnazjalnych wzięło udział w konkursie języka angielskiego zorganizowanym przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych. Rozwiązanie testu na poziomie B2 było dla uczniów dobrym treningiem przed maturą. Młodzież z 5 ostrowieckich szkół ponadgimnazjalnych wzięła udział w konkursie języka angielskiego, którego organizatorem jest Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych. 18 marca w budynku WSBiP test kompetencji językowych rozwiązywali uczniowie z liceów ogólnokształcących nr 1 i nr 3, zespołu szkół ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego oraz zespołów szkół nr 3 i nr 4. Dzisiejszy konkurs jest swoistą reaktywacją konkursów organizowanych przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych. Przez kilka lat te konkursy u nas były organizowane i teraz w tym roku akademickim stwierdziliśmy, że czas najwyższy wrócić i zaprosić uczniów szkół średnich w nasze mury. W związku z tym udało nam się skompletować wszystkie wymagane materiały i taki konkurs zorganizować. Mamy nadzieję, że jest to bardzo dobre przygotowanie dla uczniów szkół
średnich, dla uczniów szkół średnich, ostatniej klasy, czyli klasy maturalnej. Jest to przygotowanie do matury przede wszystkim rozszerzonej, ponieważ test jest stosunkowo trudny. Poziom konkursu był dopasowany do stopnia trudności rozszerzonej matury. Młodzież rozwiązywała zadania na poziomie B2 według europejskiej skali trudności oceniania poziomu. Jeśli chodzi o część techniczną, test jest zbudowany z trzech części. Część pierwsza to słuchanie ze zrozumieniem, dwa ćwiczenia. Część druga to czytanie ze zrozumieniem, również dwa ćwiczenia. Oraz część trzecia to test leksykalno-gramatyczny. W związku z tym sprawdzamy praktycznie po zamówieniem wszystkie sprawności językowe uczniów. Zdaniem uczniów test nie był skomplikowany, a sam konkurs jest dobrym treningiem przed maturą. Większość uczniów zadania rozwiązała grubo przed czasem. Nie, test nie był trudny, tam podchwytliwe było parę pytań, jeśli chodzi o tekst, ale myślę, że poszło nawet nieźle, całkiem nieźle. A co było najtrudniejsze? No, najtrudniejsze, tak jak wspomniałem wcześniej, właśnie był tekst, czytanie ze zrozumieniem i to największą trudność sprawiło, ale test nie był ogólnie taki bardzo trudny. Na co dzień nauczycielskie Kolegium Języków Obcych kształci osoby chcące nauczać języka obcego. W ciągu ostatniego dziesięciolecia popularność angielskiego znacznie wzrosła. Język ten staje się bowiem niezbędny, jeśli chcemy bez problemów porozumiewać się z mieszkańcami wszystkich zakątków świata. Polska młodzież coraz częściej unika zajęć w WF-u. Zwolnienia lekarskie i te od rodziców są nagminnie wykorzystywane jako pretekst do siedzenia na ławce podczas zajęć wychowania fizycznego. Jak sytuacja wygląda w Ostrowcu Świętokrzyskim, sprawdzała Klaudia Syrek. Co trzeci uczeń gimnazjum i liceum unika lekcji wychowania fizycznego. Tak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli za 2013 rok. Związany z tym zjawiskiem problem nadwagi i wad postawy dotyka blisko 500 000 młodzieży. Jak się okazuje, w Ostrowcu Świętokrzyskim takich przypadków wcale nie jest wiele. Muszę powiedzieć, że u nas jest całkiem nieźle, chociaż może do ideału brakuje nam bardzo daleko, dlatego że na prawie 5000 uczniów, których mamy w szkołach podstawowych i w gimnazjach, z WF-u w tym roku szkolnym 2013-14 jest zwolnionych jedynie albo aż, to już Państwo ocenią, 109 uczniów. Jako główną przyczynę absencji na zajęciach wychowania fizycznego młodzież podaje kłopoty zdrowotne. Dużym problemem dla uczniów jest także mała atrakcyjność zajęć. Z tym nie do końca zgadzają się nauczyciele. Wachlarz zajęć w ciągu roku z wychowania fizycznego jest bardzo szeroki i nie ma takiej możliwości, żeby komuś nie mógł sobie do siebie, do swoich własnych zainteresowań i potrzeb dobrać z jakiejś tam dyscypliny, czy którą bardzo lubi. W niektórych szkołach problemem jest brak odpowiednich warunków sprzętowych. Lekcja WF-u na korytarzu czy w zatłoczonej sali gimnastycznej nie zachęca uczniów do aktywności fizycznej. Mamy jedną małą salę i czasami się zdarza tak, że cztery grupy są na tej sali. Więc to troszeczkę jest tam ciasno. No i trochę atrakcyjność tych zajęć spada. No. W Ostrowcu Świętokrzyskim takich szkół jest jednak coraz mniej. Większość placówek oferuje swoim wychowankom aerobik, siłownię, taniec, piłkę ręczną i wiele innych dyscyplin. Uczniowie początkowych klas szkół podstawowych uczestniczą także w zajęciach nauki pływania na basenie, które współfinansuje ministerstwo oraz gmina. Możliwości tych dzieci, powiem, w Ostrowcu są olbrzymie, olbrzymie, tylko potrzebne są do tego wszystkiego chęci. Według pedagogów największy problem z unikaniem zajęć wychowania fizycznego występuje u maturzystów. Ta absencja, nazwijmy to, to najbardziej jest widoczne w ostatniej klasie szkoły średniej. Wtedy uczniowie myślą o tym egzaminie maturalnym i troszeczkę tak podchodzą, powiedzmy, w sposób taki luźny do zajęć wychowania fizycznego. Przeciwdziałanie takim sytuacjom okazuje się być trudnym zadaniem dla szkół. My musimy na to zważać, bo jeśli dziecko dostaje zwolnienie od rodziców i jest to sytuacja sporadyczna, musimy je egzekwować. Co możemy zrobić? Zwiększyć ilość godzin zajęć pozalekcyjnych, czyli tak jak my tu prowadzimy zajęcia dawniej zwane SKS-em, teraz to się nazywają zajęcia sportowo-rekreacyjne. Szkoły mówią jednym głosem. Młodzież ma ogromny wybór aktywności ruchowej, zarówno na zajęciach wychowania fizycznego, jak i poza nimi. Frekwencja także okazuje się być całkiem dobrą. Kluczową sprawą w tym sporze nie są warunki sprzętowe, ani inne szkolne wymówki. Przede wszystkim liczą się chęci.
Lekcji wychowania fizycznego z pewnością nie unikają uczniowie z Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Potrafią skutecznie połączyć naukę z osiągnięciami sportowymi. Pływacy z SMS-u już dziś stanowią czołówkę w kraju. Sukces, jaki odnieśli na basenie, jest dużym wyróżnieniem i mobilizacją do dalszych działań. Ci młodzi ludzie już dziś mogą powiedzieć o sobie, że są mistrzami i nie będzie w tym nawet odrobiny przesady. Ostatni weekend to 4 medale na Mistrzostwach Polski Juniorów do lat 14 w pływaniu. Złoty medal w sztafecie, 2 srebrne i 1 brązowy. Uczniowie z wygranej nie kryją zadowolenia, przyznają jednak, że zwycięstwo kosztowało ich dużo pracy. Atmosfera była naprawdę fajna, było ponad 600 osób. Ze 126 klubów. No uczucie jest bardzo przyjemne, wiadomo, cały czas treningi skutkują dobrze. Pływacy z Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego będą mieć teraz jeszcze lepsze możliwości rozwoju. Od początku roku Polski Związek Pływacki zaliczył Ostrowiecką Szkołę do tych wspieranych ze środków związkowych. To ogromne wyróżnienie, które mobilizuje tylko do działania. W tym tygodniu również Mistrzostwa Polski w Opolu, ale już starszej grupy licealnej. No i tak po cichu też liczymy, że może stamtąd jeszcze przywiozą nasi zawodnicy jakiś medal i wzbogacą kolekcję o kolejne, co byłoby dla nas naprawdę bardzo istotne. Trenerzy i opiekunowie pływaków przyznają, że mają zaszczyt pracować z wyjątkowo zdolną młodzieżą. Uczniowie nie boją się ciężkiej pracy i stałych sił, angażują się w treningi. W mojej grupie w 2000 roczniku jest 9 osób. Wszyscy startowali w Mistrzostwach Polski, z czego 5 osób zdobyło tam dosyć wysokie miejsca. Także udana bardzo impreza dla nas, jesteśmy zadowoleni. Tradycje pływackie w Ostrowcu są bogate. W Szkole Mistrzostwa Sportowego przyznają, że osiągnięcie takiego sukcesu nie przychodzi łatwo. Pomocne okazało się doświadczenie zdobyte przy pracy z innymi zdolnymi pływakami wywodzącymi się z miasta. I mam nadzieję, że te wyniki młodych zawodników później jakoś przekują się właśnie też w wyniki tych starszych zawodników. Na to liczymy, że pójdziemy w ślady też naszych dobrych zawodników. Nie trzeba zapominać o tym, że i Marcin Kaczmarski, który jest mistrzem Polski, rekordzistą Polski w seniorach, Donata Kiliańska, Roger Kurant, są to zawodnicy, którzy byli trenowani również wcześniej przez naszych trenerów, przez nas. Rozwój Szkoły Mistrzostwa Sportowego zmierza we właściwym kierunku. Najlepszym dowodem na obranie w Ostrowcu tego właściwego są medale zdobywane przez uczniów. W ramach kampanii społeczno-informacyjnej z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i profilaktyki narkomanii gmina Ostrowiec Świętokrzyski przekazała każdej ze szkół na terenie Ostrowca po 10 tysięcy złotych. Na co publiczna szkoła podstawowa nr 12 przeznaczyła te pieniądze, mówi jej dyrektor tej placówki. Wiosną 2013 i jesienią w naszej szkole odbyły się różne działania związane właśnie z tym tematem. Były to działania bardzo różnorodne. Zaczęliśmy od takiego rodzinnego pikniku, na który zaprosiliśmy wszystkich uczniów, nauczycieli, rodziców, mieszkańców osiedla. Było ponad 200 osób. Piknik miał tak zintegrować środowisko. Odbyły się różnego rodzaju zabawy, konkursy. Konkurs plastyczny między innymi związany ze zdrowym trybem życia. Następnym elementem były spektakle profilaktyczne dla uczniów w dwóch grupach, dla uczniów klas 0-3 i 4-6. Uczniowie klas 0-3, ten spektakl poświęcony był problemom alkoholizmu, dla starszych dzieci z problemem narkomanii. Aktorzy z Krakowa, z Teatru Kurtyna te spektakle u nas w szkole tutaj zaprezentowali. Następnym elementem były szkolenia profilaktyczne, również prowadzone przez specjalistów, tym razem z Kielc. Szkolenia były adresowane do wszystkich, również uczniowie w dwóch grupach, klasy 1-3, klasy 4-6. Później szkolenie dla nauczycieli, związane z motywowaniem uczniów z rodzin pochodzących z takich rodzin mających problemy. Odbyło się również szkolenie dla rodziców.
wzięła w tym szkoleniu udział grupa około 70 rodziców, czyli sporo. Dotyczyło to właśnie również problemów związanych z alkoholizmem przede wszystkim. Do tematu jeszcze dziś powrócimy. Zaraz po Telefaktach zapraszamy na audycję telewizyjną właśnie z zakresu profilaktyki. Proszę zostać z nami. Dziękuję za uwagę w dzisiejszych Telefaktach. To już wszystko. Do zobaczenia jutro o 17.30.